Gdyby w ogóle kogoś interesowało, dlaczego tak przepisowo jadę, w miarę przepisowo, to zaraz wam to wyjaśnię. Okręgowa stacja kontroli. No, także jakby ktoś pytał, dlaczego jechałem tak przepisowo, to dlatego, że nie wiem jakim cudem, ale od roku nie miałem badań technicznych w tym motocyklu, a byłem 100% pewny, że robiłem takie badania. Kilometry, tak? I tym byłeś ostatni, czy nie, czy innym? Tym, 6055. A możemy zobaczyć, kiedy byłem ostatnio? No to wydaj. Dobra. Bo jest, znaczy w dowodzie właśnie patrzyłem i się okazuje, że ja rok jeździłem bez przeglądu. I no, się no, zaskoczyłem, bo byłem pewny, że ja byłem na przeglądzie. No, no ja ci robiłem. No. To zobaczymy. Dobra, powłączaj mi migacze. Okej. Cały czas nie padało, przyjechałem po motocykl i się rozpadało. Znaczy, przyprowadziłem sobie tu motocykl na serwis. Jechałem tutaj, w deszczu i mi się to nie podobało. No i wróciłem do domu, to oczywiście przestało padać. No i... oj, jak mi tu wszystko paruje. No i miałem sobie ten motocykl odebrać teraz właśnie. Jest godzina 13, na tą się umówiłem. I do 13 ani kropla nie spadła. A widzicie, wsiadam teraz na motocykl i już zaczyna padać. Jakie to jest szczęście. Teraz już w sumie mogę powiedzieć, że mogę rozpoczynać sezon, bo motocykl już mam w pełni gotowy na sezon. Jest ubezpieczony, tak, bo niedługo mu się kończy ubezpieczenie, ale już jest wykupione. Przegląd jest zrobiony. Przegląd w serwisie też, jak widzicie, jest już zrobiony. Olej na sezon wymieniony, płyn hamulcowy, o właśnie, sprawdził sobie hamulce. Są dobrze odpowietrzone? Chyba są, bo hamują. Także no nic, tylko rozpoczynać sezon. O szkur! Tak, także tak rozpoczynamy sezon. No nic, no co ja mogę powiedzieć. Dlatego... dlatego trzeba jeździć ostrożnie, naprawdę. Nie, no, trzeba uważać na ludzi na drodze. Ja pierdzielę. Kurde, co tu się stało? Ja pierdzielę. Widzieliście to? Nie wiem, czy to było widać na kamerce. Facet miał normalnie rozwaloną szybę i z taką jechał. Boczek w samochodzie też miał rozwalony, także nie wiem. Nie wiem, co tam się stało. Ogólnie to powiem wam, że ostatnio tak jakby troszkę nie skończyłem mówić tego, co chciałem. Troszkę mnie wmurowało po tej sytuacji, która miała miejsce. Ale no... no tak, no to dobra. Już nie wracajmy do tego, co tam się stanęło. Ponieważ no była to naprawdę jedna z groźniejszych sytuacji, jakie mnie spotkały. Niekoniecznie może najgroźniejsza, ale jedna z groźniejszych. No i polecam takich unikać oczywiście.
Ale dzisiaj dużo motocyklistów jeździ. Bardzo. A w sumie mógłbym wam powiedzieć o tym, co się stało w Gixie, co zrobiliśmy, jak go przygotowałem do sezonu. Kurde, przykuwa Gix uwagę, bo widzę, że już nie pierwsza osoba, która na niego gdzieś tam spogląda. Ale tak, no w motocyklu postanowiłem zrobić przegląd, do serwisu go odstawić, bo stwierdziłem w sumie, że motocykl do tej pory miał prowadzoną książkę serwisową, więc nie będę w nim grzebał za bardzo, bo mi się nie chce oleju wymieniać. Dam go po prostu do serwisu, a w serwisie w sumie nie powiedzieli mi jakiejś wygórowanej kwoty za cały ten serwis, więc stwierdziłem, że czemu w sumie nie. Będę miał dalej kontynuowaną tą książeczkę serwisową i myślę, że to jest bardzo fajna opcja. W Gixie praktycznie wszystkie takie rzeczy eksploatacyjne, jak płyny, płyn hamulcowy, olej, filtr powietrza, filtr paliwa, chyba nie, chociaż już nie pamiętam. Filtr oleju zostały wymienione, został wymieniony też oczywiście olej, a ja sam też, żeby nie było, że wszystko oddałem do serwisu i wszystko serwis zrobił za mnie, to ja sam założyłem tutaj, o zobaczcie, taką ładowareczkę, oczywiście z bezpiecznikiem, żeby wszystko było bezpiecznie, żeby się nic mi tutaj czasem nie zapaliło i mogę sobie teraz w ten oto sposób ładować telefon, kiedy jadę. No i oczywiście też podładowywać na przykład baterię do kamerki, bo mam ładowarkę i uważam, że jest to fajna opcja, szczególnie, że jakbym gdzieś jechał dalej, a planuję, aczkolwiek co z tego wyjdzie w tym roku, wybrać się gdzieś w jakieś dalsze podróże. Także no, jeżeli by to wypaliło, no to powiem wam, że to się na pewno przyda. I tyle. A teraz no co ja mogę powiedzieć? Jeszcze bardzo ładnie mi umyli tego Gixa w sumie, bo ostatnio jak wracałem, to było tak po deszczu, no i troszkę mi się usypił, a i tak wygląda w miarę ładnie, także troszkę gdzieś tam go opukali w serwisie i fajnie, cieszę się bardzo z tego. No, kurde, żeby nie wyszło, że ja reklamuję serwis, bo mi nie zapłacili, jak coś nie, to nie jest reklama. Oj. No i tyle, no bo przez poprzednią część kolejny motocyklista, siema. Przez kolejną część za dużo się nie odzywałem, no ponieważ tak jakoś. Teraz się dużo nagadałem, naprodukowałem, przeprowadziłem monolog, który wysłuchacie pewnie. I co? O, GSX-erka sobie obrócimy. Jadę się spotkać z Oliwierem i jedziemy się gdzieś przejechać, prawdopodobnie na Bełchatów. Miałem być o 4, jest 4.18 standardowo, ale Oliwier też mówił, że się trochę spóźni. Miał z nami jeszcze pojeździć Krzychu, znaczy miał. Umawiałem się z nim, że albo wczoraj, albo dzisiaj będziemy jeździć, wczoraj nam się nie udało, no a dzisiaj okazało się, że musi iść Krzychu do pracy. Niestety. Szkoda. Ale jadę spotkać się z Oliwerem i z Oliwerem się pewnie gdzieś przejedziemy. Zabrałem sobie też drona, jak widzieliście, już parę ujęć z drona tutaj dodawałem, także będzie tego prawdopodobnie więcej. No. Może coś fajnego dzisiaj nagramy. O ile tylko słońce nie zajdzie, zanim dojedziemy do docelowego miejsca. Hejko! O, jak dobrze, że ty masz taki interkom jak my. Mam ten sam, bo ten sam Krzychowi polecałem.
Sorki za takie opóźnienie, ale... Nie czaję. Hej.